Witanko, ja właśnie w garażu wróciłem z paczkomatu, gdzie kupiłem sobie trochę używanych kasetek z OLX-a. To już mój drugi zakup z OLX-a, udany. Tutaj jest jakaś TD-tka 90, to jest chyba zwykła kaseta. Naklejki ma zdarte. Także jedna. Ta też ma naklejki pozdzierane, bez okładek, bez wkładek, ale podobno są w dobrym stanie, wyglądają dobrze. Okaże się w trakcie nagrywania. Tam ma jakieś pudełko stopione, czy wgniecione, tylko stopione. Ale że pudełka mam, to ja sobie zamienię. Też naklejki pozdzierane. Ta już ma wkładkę, to jest ta sama kaseta. Wszystkie są chyba 90. A przy okazji słucham sobie muzyczki z Hitachiego. Jednak jak go włączyłem, leciały jakieś basowe rapy akurat. No nie, to ma jednak moc. Nie podskoczy mu ani DT75, ani Condor czy Sharp, zwłaszcza bez subwoofera zrobionego. I no mimo, że to ma subwoofer też tylko jeden, ale z tego co widzę, on jest trochę większy. O ile w Sharpie jest 8 cm, to tutaj jest na pewno co najmniej 10 cm, dlatego to tak gra w połączeniu z dosyć dużą budą, bo on jest tak samo wielki jak CT980, tylko ten jest pionowy, a Hitachi jest poziomy. No i też przy okazji znalazłem sobie w garażu te stare głośniki w pudełkach od Monacora z DT75. Jeszcze śruby tutaj mam. Jakieś kółeczko się wala. Skąd to się wzięło na klucze? Przyda mi się, do kieszeni to odłożymy. Wygląda to tak. Jeszcze nie ma tragedii. Trochę tutaj podklejałem jakimiś szmatkami. Ja tak myślę, rozpuszczę trochę kleju na gorąco i wysmaruję to pędzelkiem z jednej i z drugiej strony, bo one i tak grały, tylko troszeczkę charczały, ale jak będzie mi to pasowało do tego Sharpa, to może one jakiś czas w nim pożyją i przynajmniej będzie można wcześniej przetestować, jak to gra. Ten głośnik i tak jest w lepszym stanie, bo drugi już jest bardziej poklejony. Jeszcze jakieś szmatki na niego naklejałem. Mocno kombinowałem z tym głośnikiem. O, szmatki są poprzyklejane. No to można z niego zedrzeć, ale to na jakiś butapen było klejone, także chyba trzyma się mocniej, ale spróbuję to spirytusem rozpuścić i odkleić. Ale dlatego te szmatki tu przyklejałem, bo tu było większe rozdarcia były, także no żeby było jakiś punkt zaczepienia, to i te szmatki trochę na membrany nakleiłem. Dlatego właśnie te głośniki wymieniłem, ale myślę, że jako zastępczy na razie do Sharpa, jako subwoofer na pewno będzie dawał więcej basu, o ile on mi tam przypasuje któryś jeden z tych głośników, obojętnie który. Myślę, że ten bez szmatek będzie chyba w lepszym stanie. I tak jak mówię, klej na gorąco też mam naszykowany. Roztopię go i sobie szczoteczką naniosę na te rozwalone membrany, te zawieszenia piankowe. Mam nadzieję, że taki zabieg pomoże. A na razie te głośniki pochowam i oglądamy dalej, coż to za kasetki. I tak, następna, ta już jest z naklejkami, z okładką, TDKSA60 tym razem. Dobra, tutaj jakaś też TDK, to już jest chyba chromówka, czy metalowa. Nie wiem, nie.
na razie nieważne. Znów jakaś TDK-90 już z okładką. Znów TDK, myślę, że to jest chromówka, taka sama jak wcześniej. Większość TDK-i są, jak nie same TDK-i. I większość jest zwykłych, ale jest kilka chromówek też. Ta jest popisana. No i jeszcze jedna. W sumie chyba jest ich tutaj 12. Jeszcze niech przeliczę. 2, 4, 6, 8. A już jedna poleciała, ale nic się nie stało. 10 i 12. No dobra, ja zmykam do domu rozbierać szarpa i zobaczyć, czy subwooferek przypasuje ten z głośnika, znaczy no oryginalny głośnik z DT-75 połatany troszeczkę klejem na gorąco. Jeśli przypasuje, to być może już jutro pokażę wam, jak on gra z basem właściwym. No może nie do końca, ale na pewno z lepszym basem. No i to na tyle, uciekam.